jako nowy IFBB Pro. Moje pierwsze treningi to była bardziej siła woli niż prawdziwy, pełnoprawny trening. Wyobraźcie sobie 14-letniego chłopaczka, któremu za ławkę posłużyły drewniane sanki, a sztanga została wykonana własnoręcznie. Tak właśnie zaczynałem. Pierwsze treningi zawsze są pełne tej charakterystycznej motywacji. W moim przypadku była to fascynacja muskularną, sylwetką, ludźmi takimi jak Mike Tyson, jak Bruce Lee. Patrzyłem na sporty siłowe jako na te, które kształtują w człowieku silny, zaciekły charakter. Swoją drogą taki był mój ojciec, mój pierwszy autorytet, idol. Z czasem dopiero okazało się, że oprócz przyrostu mięśni, większej pewności siebie, akceptacji własnego ja, sport, jakim jest kulturystyka, wykształca w człowieku wiele innych cech. Pozytywnie odbiera się na wielu aspektach z życia zupełnie z nią niezwiązanych. Ale to historia na zupełnie oddzielną rozmowę. Dokładnie 5 miesięcy temu wróciłem na stałe do Polski, w mojej rodzinnej strony, po 10 latach spędzonych w Irlandii. Kilka tygodni temu zobaczyłem swoją kartę pro na zawodach Diamond Cup na Słowacji, tym samym stając się trzecim zawodowym kulturystą w Polsce. Wszystkie te sytuacje łączy jedno, są początkiem pewnej nowej drogi, kluczowym momentem, w którym decydujemy o powodzeniu przedsięwzięcia. I tak sobie myślę, że może ktoś z Was stoi właśnie u progu swojej nowej drogi, spełnienia marzeń. Pamiętajcie, że wielki sukces osiągają ci, którzy śmieli się uwierzyć, że coś w nich samych jest silniejsze niż problemy, które napotykają na własnej drodze. Nieważne, czy walczysz o awans pracy, zaczynasz nowe życie na innym kontynencie, czy właśnie kupujesz karę na siłowni. W każdej z tych sytuacji kluczowym składnikiem jest Twoje podejście i wiara w sukces, niezależnie od tego, jak trudny do osiągnięcia on będzie. Nagranie tej serii odcinków to dla mnie olbrzymie wyzwanie i nawet nie jestem w stanie zliczyć, ile razy powtarzałem: zasubskrybujcie mój kanał, nagrywając zapowiedź. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał już w przyszłą niedzielę o godzinie 17. Także podpinajcie się pod mój kanał. Nigdy nie daj sobie wmówić, że coś jest nieosiągalne. Po prostu rób to tak długo, aż staniesz się w tym wystarczająco dobry. I żadną mocą nie daj się wepchnąć w pułapkę własnych słabości. Czy nie uważasz, że cholernie głupim byłoby poświęcić swoje marzenia tylko po to, żeby pospać godzinkę dłużej?